Cześć, z tej strony Ziwak, witam was w kolejnym odcinku Simsów Trójki i słuchajcie, napisaliście mi tyle komentarzy z imionami, że ja nie wiem, ja chyba muszę zrobić challenge milion dzieci, żeby dać im wszystkie te imiona, powiem wam. Nie wiem, co będzie, jak nie Grażynka, tylko jak Mariolka urodzi. Będzie ciężko, ale mam jednego faworyta na męskie imię, strasznie mi się podoba, ale zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, to co? Może napełnij jedzenie Krzysiowi i baw się z Krzysiem i oglądaj sobie Krzysia. To jest twój zwierzak. Co ja miałam zrobić? Zająć się na pewno... W którym ty jesteś miesiącu? Dziś na pewno urodzisz. Ale może... O, będziesz sobie pisać. Bo ty w ciąży sobie lubisz tam popisać. A bo ona jeszcze nie napisała porzuconej żony. Strasznie długo jej to zajmuje. Pracę masz spoko. Możesz sobie ćwiczyć, jakbyś chciał. Właśnie miałam sprawdzić wiek. Ej, on jest młodym dorosłym. I staje się dopiero dorosłym. No pięknie, to sobie Marielka wyrwała młodego chłopaka. Świetnie. Brian 17 dni, no i one mają jeszcze 11. A Otis ma 3. Dobra, Brianem ja bym się chciała, jest już bardzo późno, 17, nie. To ja bym się chciała przejść do Nowaków i spróbować sobie z Bellą coś tam. Mhm. Podobno Bella jest młodsza od Michała. Tak? Tak mi pisaliście chyba? Albo źle coś przeczytałam? Ale to nieważne. Nie robi mi to za bardzo różnicy. Nie lubię ich tu domu, mówiłam wam to już. Jest dla mnie taki dziwny. Oni zawsze tu w przedpokoju stoją. Ej, mają zwierzaczki. Mają kotki. Jak się cieszy Brianek. No, halo. Cześć, Bella. Chodź, pogadamy sobie. Przyjazne. Pogawędka. Dobra, ja tu sobie dam standardowe gadki. Gabi Nowak, ale słodki. Piesek czy kotek? Chyba piesek. Zakupiłam naszemu Briankowi 3 cechy. Atrakcyjny sim, bez względu na to, czy sprawia to przyjemny zapach, czy urok osobisty, inni simowie lubią cię bardziej. Zajmujący, simowie uwielbiają cię słuchać i nigdy się nie nudzą, gdy powtarzasz interakcje socjalne i zawodowy obibok. Jak wspaniale byłoby móc oglądać telewizję i obijać się, nie przejmując się szefem. Tak chyba średnio ją to przejmuje. Ona jest głodna. Pocałować Simkę Bella już mam. Miłosny uścisk. Oni zawsze spotykają się tu w toalecie. Ja nie wiem, o co chodzi. Okej, zaproponowałam chyba stały związek i chyba jest moją dziewczyną. Albo jest zauroczona, albo się nie udało. O, nie udało się. Dobra, szybko, bo jemu się chce sikać, a jej spać i chyba jeść. Dobra, nie chce chyba. Dobra, co się odwlecze, to nie ucieczę. Chyba, że mogę dać... mogę zostać na noc. Super. Czy macie łazienkę u góry? Bo ja tu najbardziej to potrzebuję skorzystać. I może byś przestał chodzić w kurtce. Coś bym zjadła. Tu jest jakoś sałatki, to weź sobie talerzek. Już będziesz miał dobry humor. U mnie mają tragiczny, widzę, humor. Czemu nie śpisz? Dobra, i może pójdziesz spać. Gdzie śpi Bella? A, idź, tu śpi. To chyba ten pokój. A Bella się tu położyła. To chodź do Belli. Dobra, zajmijmy się naszymi. Czemu ty nie śpisz? Miałam im zmienić pokój. Kurde. Co ci jest? Głodna jesteś, to zjedz sobie coś stąd. Chwilę się nimi nie zajmę i się zachowują okropnie. Czemu nie jesz tego ciasta? A, bo ono jest zepsute lody? Skąd one są? Ej, Bella śpi z Michałem w łóżku. Tu śpi Lakesia. A gdzie śpi Cornela? Na kanapie? A, jeszcze łazi po prostu. Bo ja go miałam w wyposażeniu. Krzysiu mi uciekł. Ale on miał go odłożyć.
To co, jak on się nim bawi, to sobie go zostawia w portkach? No pięknie, pozbyliśmy się Krzysia. Ja to jednak mam pecha do tych zwierząt. Co oni tu robią? Wszystkim się podobam, no pięknie. Kupiłam tą cechę i wszyscy do mnie przyszli. I wczoraj się chciałaś przytulać, dzisiaj już nie chcesz. Przeproś najpierw, byle śpiochem. Mhm. Coś jej nie pasuje. A jak przylazłeś do nich, to może napraw im prysznic. Pięknie. Czy teraz mnie pokochasz? Coś jej dzisiaj nie pasuje. Wczoraj było ok, a dzisiaj już nie. Ja nie wiem. Ach, te kobiety. Zaraz zaprosimy ją tutaj. Nie mam ochoty. Ja nie wiem, co to się stało. Chyba się zasiedziałam. Marła jakaś Wiktoria. Nic mi to nie mówi. Tak się zastanawiam, Briana bym chyba wyprowadziła, żeby sobie z Belą gdzieś zamieszkali, jak się ohejtają. I wiecie, równoznacznie on będzie bogaczem, a do tego ten będzie miał żonę. Czy to jest jeszcze dobre, jakoś normalne? Chin-chan stanął na własne nogi. Stał się dzieckiem. Chyba nie mogę go zobaczyć. Nieważne. Ale z kim? Jocelyn Not? Z tobą? Można mieć przyjaciela, za przyjaciela auto? Jako najlepszy rzęch? O matko kochana, można go gdzieś tu postawić? Czy muszę mieć chyba tą... garaż. Ja pierniczę, najlepszy przyjaciel rzęch. Gdzie to mogę znaleźć? Albo tu się nie stawia auto? Tylko po prostu tu się klika na auto i się daje tam pracuj na przykład. Ale to najlepszy przyjaciel mnie po prostu rozwaliło. No pięknie, zauroczona. Ile ty miałeś zauroczeń, kochany? Okej, a to jest była dziewczyna. Okej. Bart jest teraz ojcem małego chłopca, czyli brat jego. Jest już prawdziwym dorosłym. Ty byś sobie może popisał z Bellą, albo zadzwoń do niej. Czy to już za późno? Nie mam ochoty przychodzić. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Było okej, nagle już nie jest okej. Bella, pisz tu ze mną. Dziecko w drodze, dziecko w drodze, dziecko w drodze. Do szpitala. Raz, dwa. Co się urodzi? Obstawiajcie, dziewczynka czy chłopczak? Czy chłopczak? Teraz już pewnie jedno będzie. Można być bardziej płodnym, ale bez przesady. Tam, taratam, 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 taratam. Dziewczynka. Znowu dziewczynka. O, Jezus. Dobra. Wasze propozycje. Halinka, Faustyna, Bożena, Zdzisława, Ulka, Malesika. Ładnie. Córka może Vanessa? Bo było tu. Musi mieć imię ekskluzywne. Może Vanessa, w skrócie Wansia. Vanessa byłoby super. Dobra, czyli Vanessa. Elizabeth. Też fajnie. Lucynka. Ale tak, takie Lucynka to mi tak... Takie za ładne imię chyba. Angelika. Angelika. Nawet. Ja nawet nie szukam dalej. Znaczy, czytałam te wszystkie. I mówię wam, Esmeralda, kurde. Ach, tyle dobrych imion. Nicola, Mercedes, Joanna. Tyle, ale dobra, to będzie akurat Angelika. Niech będzie. I cechy. Niespokojny sen, nie chluj. Czyli ma jedną córeczkę. Pięknie. Cześć, Angeliko. Witamy w domku. Myślałam, że może chłopczyk, ale to nie. Dziewczynka. To bierzemy sobie ze strychu. Gdzieś tu był ten. Łóżeczko niemowlęce. Tu. Okej, okay, mamy miejsce dla Angeli. I Angelikę możemy zrobić tak totalnie na różowo. Dobrze, proszę, odłóż Angeliczkę. Jest pięknie. A ty witasz, tak?
Dobrze, to witaj, Sima. Za 5 godzin, no złapać się z nimi to jest jakaś tragedia. Za 5 godzin. Tylko o 14. To idź spać. Wyśpij się. A ty co? Daj butelkę, baw się wspólnie. Weź na ręce, wyściskaj, zmień pieluszkę. Cały pakiet. Oczywiście, matka przy dziecku. Ojciec przed chwilą w FIFA grał. Dobra, usunęłam te ozdoby, które były, bo już się skończył okres Halloween. I zaczęła się zima. O, idzie Bella. Dobrze. O to chodziło. A teraz się obejmują, a nie chcieli. Pierwszy pocałunek, buzi jest. O, są w stałym związku, super, po jednym pocałunku. Brian dokładnie w tym samym miejscu, co jego ojczym oświadcza się. Udało się. I to się cieszy. Myślałam, że odrzuci, ale słodko. Może byśmy spróbowali zrobić przyjęcie? Albo. Wiem, że w którymś dodatku dochodzą łuki weselne i wtedy można robić. Ja bym akurat w tym wypadku jeszcze po prostu wzięła ślub prywatny, wymieniając sobie obrączki między sobą. A, o tak. A mają podobne nosy trochę. A nie, ona ma bardziej taki zagięty, a on ma taki bardziej prosty. Pięknie. Wprowadź się do nas na razie. Bella, zrobimy tak. Wprowadź się. Tak. I zaraz się wyprowadzimy. Przeprowadziła się. 2000 tylko przyniosła pieniążków. Mało, powiem wam. Pierwsze, proszę bardzo, możecie ochrzcić. A nie, mogę się tu zapytać po prostu i wtedy się wyprowadzicie, dobra? A, poszli do igla. W sumie gdzie bliżej. To teraz się wyprowadzicie. Telefon. Przeprowadź się. W obrębie tego otoczenia. Dobrze by było, żeby on tu był. I Brian wyprowadza się z Bellą. A, bo damy przenieść na losową. Wtedy jakoś to lepiej działa. Dobra, żegnają się. Co jest, Karynko? Ojej, śpiąca jesteś. To czemu nie idziesz spać? Do domu wracaj. Nie z wujkiem gadasz. Wujek ci tyłek zawraca. Dobra, na dziś kończymy. Co oni tu mi zostawili? Jakieś książki, parasole. Jakieś takie rzeczy. No dobra, na dziś kończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć!